Powiedział Bartek, że to tłusty czwartek, a Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków nasmażyła, głosi dziecięcy wierszyk. W Suwałkach ta historia wyglądała nieco inaczej, bowiem do smażenia pączków stanęła nie Bartkowa, a siatkarze Ślepska. Gościnnie smażyli je w Cymesie. Cieszymy się, że Ślepsk Malow Suwałki chce z nami współpracować. Jest to dla nas nobilitacja, że wspólnie możemy te pączki wysmażyć i przeznaczyć na szczytny cel. No, jest to prawdziwy festiwal smaków, festiwal różnorodności pączka. Dobrze, że tak się dzieje, że kultywujemy to tradycję. Lukier na cymesowo-siatkarskich smakołykach był w biało-niebieskich barwach klubowych. Siatkarze smażyli pączki nie tylko pod czujnym okiem cukierników, ale również własnego trenera. Siatkarze muszą dietę trzymać, a pączki są dość kaloryczne, ale to nie jest tak, że nie można jeść pączków, absolutnie. Jest to dla siatkarzy dozwolone, to jest ogromna ilość przede wszystkim energii, tak, i węglowodanów, a siatkarze nie tylko spożywają, czy muszą w cudzysłowie mówić inwestować w białko, ale także i węglowodany, więc wszystko jest dozwolone. To nie tylko dla siatkarzy, ale dla ludzi. Oczywiście wszystko musi mieć swój umiar. Jak mówi trener Andrzej Kowal, objadanie się pączkami... Przed meczem absolutnie nie, na pewno po meczu, bo przed meczem zawodnicy powinni mimo wszystko mieć swoją dietę, która pozwoli im maksymalnie dobrze zaprezentować, jeśli chodzi o warunki takie fizyczne, więc pączki są na pewno, to nie jest pożywienie lekkostrawne, więc oni potrzebują pożywienia lekkostrawnego. Natomiast po meczu jak najbardziej duża ilość węglowodanów jest dla zawodników wskazana. I tutaj należy podkreślić, że trener mówił o zawodnikach, a nie o publiczności, której przed meczem puchate pączki z pysznym nadzieniem dodadzą sił do należytego dopingu. A ponieważ nasi siatkarze mają kibiców również wśród najmłodszych mieszkańców Suwałk, pączki wykonane przez nich trafiły do przedszkola na sportowy. Nie.